Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, pielęgniczka kakadu, Apistogramma kakaduodes. To jest jedna z najbardziej eleganckich pielęgnic z niewielkimi rozmiarami i spokojną podstawą, co sprawia, że jest niezwykle popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarzy. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Pielęgniczki kakadu pochodzą z Ameryki Południowej. Zamieszkują wolno płynące odcinki rzek, ich dopływy, okoliczne jeziora i tereny zalewowe z gęstą roślinnością i z piaszczystym podłożem w Peru, Kolumbii, Brazylii i Boliwii. Pomimo niewielkich rozmiarów, pielęgniczki kakadu są rybkami terytorialnymi, podobno jak i większość pielęgniczek. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek został opisany w 1951 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ pielęgniczki kakadu są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi. Właśnie dlatego są doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Pielęgniczki kakadu należą do rodziny pielęgniecowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w większej grupie z przewagą samic. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium dla jednej pary powinien być powyżej 50 litrów, a w przypadku większej grupy od 100 litrów. Samce dorastają do 7-8 cm, samiczki do 5-6 cm, płodność osiągają w wieku 8-10 miesięcy, żyją do 4-5 lat. Pielęgniczki kakadu należą do karlowatych pielęgnic. Mają boczne spłaszczone od szaro-żółtawego do brązowego z niebieskim odcieniem ciała. Głowa duża z wydatnymi wargami. Grzbiet olbrzymi z ciemnymi plamami. Brzuch żółtawo-pomarańczowy. Od głowy wzdłuż linii bocznej do nasady ogona ciągnie się ciemna pręga przechodząca w ciemną plamę obrzeżoną na biało. Występują w wielu odmianach barwnych, m.in. pomarańczowym i czerwonym. Pierwsze promienie pletwy grzbietowe wydłużone i przypominają ciąg papugi kakadu, stąd i nazwa gatunku. Pletwa ogonowa z czarno-czerwonym wzorem. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe i jaskrawie ubarwione. Pletwy grzbietowa odbudowa wydłużone i zaostrzone, a u samiczek zaokrąglone. Pielęgniczki kakadu preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami i licznymi kryjówkami i z piaszczystym podłożem. Wskazane jest rzucenie do akwarium kilka szyszek olchowych, liści migdala lub torfu, zwiększając tym samym zawartość chomin, do których ryby przyzwyczaiły się w środowisku naturalnym. Potrzebna filtracja aeracji wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-27, pH od 6 do 7,5, GH od 5 do 20. W naturalnym środowisku pielęgniczki kakadu odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Pielęgniczki kakadu nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnicy, są bardzo terytorialne. Można trzymać ich wraz z żyworadkami, kiriskami, labiryntowymi, innymi karlowatymi pielęgnicami, skalerami,
neonami czerwonymi, inne są błękitnymi, rozborami, bystrzykami itd. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi większymi rybkami, wielonkami, pelenicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie pelenic kakadu jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest odpowiedni gatunek dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Pelenicki kakadu zdolny dotarła w ogólnym akwarium, natomiast lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 45 litrów. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Na dno wsypujemy piasek lub drobny żwirek. Umieszczamy małe ceramiczne doniczki do góry nogami z przygotowanym blazem i płaskie kamienie. Przed planowanym tarlem najpierw obniżamy stopniowo temperaturę do 23-24 stopni, a następnie podnosimy do 25-28 stopni i podmieniamy część wody na świeżo. Do zbiornika tarliskowego możemy wpuścić jak jedną parę, tak i harem składający się z jednego samca i dwóch, trzech samiczek. Każda samiczka zajmuje niewielki obszar i zazdrośnie broni. Optymalne parametry wody, temperatura 25-28, pH od 6 do 6,5, GH od 3 do 10. Podczas tarla każda samica odkłada do 100 jaj. Wylew następuje po 2-3 dniach, a na rybach zaczyna pływać na 4-5 dzień w zależności od temperatury. Na rybach dużych pokarm startowy to artemia. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągłe drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.